Siemaneczko, z tej strony Resja. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie skończyliśmy ostatnim razem. Jesteśmy w jakiejś celi pomiędzy młotem a kowadłem. Jakiś facet się wydziera. Ja sobie trochę ochłonęłam, więc jest mi lepiej. Ale wybaczcie, jeśli dalej będę mało mówić. Ja tam nie idę, na pewno. To na bank. Nope, 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 nope. Oliwa, dzięki, przyda się. O Boże. Ja nie chcę. Dobra. Lecimy tu, bo wiem, że to są cele i dlatego się nie certolę. Just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. No, there's właśnie. No telling what horrors await down there. To znaczy, że na dole jest gorzej? Ja wcale nie chcę schodzić na dół. Rozwalone krzesło. Co to było? Dobra, wezmę to, dobra, niech się dzieje, co chce. Nic się nie dzieje, świetnie. Ekwipunek mi daj, gdzie jest tabulator. Przecinek i młot, czyli jak sądzę... Dobrze sądzę. Okej, przynajmniej nam się zdrowie psychiczne poprawiło. Czy jak ja teraz wyjdę, to czy coś się stanie? Pójdę szybko tam. Bo ja tam już wiem, co trzeba zrobić. Nie to chciałam wiedzieć. Tylko daj mi znowu tabulator. Ja chcę dziennik wskazówki. To nie. Zadania. Jedna z zamkniętych więziennych cel ma słaby zamek. Dokładnie. Ja już wiem, co mam zrobić. Jakiś facet łuka. I zajdę sobie od tej strony. I ja chcę tu. Co, i tu nic nie ma? Dlaczego tu nic nie ma? No jest oliwa, ale oliwa... Dobra, no. Oliwa też dobra. Nie mogę tu nic zrobić. I co? Ja wcale nie chcę stąd wychodzić. Wiecie, to jest strasznie przerażająco wszędzie. Daj mi więcej oliwy. Wcale się nie spieszę, żeby tam iść. W ogóle, a w ogóle. Ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść, tak szczerze. Dobra. Raz kozie wio. Sprawdzę sobie tylko, ile mam oliwy. Wystarczy. Dobra. O nie. Dobra, udało mi się coś otworzyć. Udało mi się nie umrzeć. O, coś tu jest. Krzesiwo. Zbierz się. I oliwa, bo to już widzę. No, kucnij. Dobra. I kamienie, których nie mogę wziąć. I tam jest jakieś przejście? Oj. Ale tam obok nas są jeszcze drzwi.
Lecę na chojraka. A co tam? O! You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. Ooh. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. Otwór? Someone is coming. Hurry, I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. Oh, już wiemy, o czym tam mówili. Dziewczynka wyszła tędy. Co to jest? Klikalne. Zacisnęła dłonie na tkanym woreczku wypełnionym sagą i modliła się. Mężczyzna rozkazał im wysiąść z wagonu i zmusił do przekroczenia bram zamku. Ale herbatka dobra. Dobra, to było nie na miejscu. Było straszne. Właśnie chciałam zwrócić na to uwagę, że to jest jedyne łóżko, które ma cokolwiek na sobie. W sensie tamte łóżka nie mają ani pościeli, ani nic, to jest sam stelaż. No nie, nie. O, otwór jest zbyt wąski, by się przycisnąć. Nie powiem, że mnie to nie cieszy. Zadania? W jednej z cel jest dziura w ziemi, ale jest zbyt mała, żeby się przycisnąć. I co mam zrobić z tym fantem? O Jezu. Tym? Do cięcia kamienia. Jest to logiczne. Okej. Dobra. No to hop i siup. Matko, faktycznie wskoczyłam. Poranne słońce migotało między sosnami, kiedy zbliżał się do zamku. Słabe wspomnienie odbicia w oknie przetwarzało się w kółko. Przetwarzało tak. Powtarzało. O matko. Dlaczego tu jest niefajnie i ciemno? Oj, faktycznie nad nami jest... Jest, ale fajnie. Czy faktycznie żeśmy tu wskoczyli. No nie wiem, czy tak fajnie, w sensie, czy dalej będzie fajnie. Jakiś kamień, tu się coś sypie. Belka? Nie. Aha, świetnie. Spoko. Bardzo się cieszę. O, dobra, teraz się cieszę. Bo droga jest tylko jedna prawidłowa. Jakby się okazało, że są dwie i po jednej stronie zginę, to by było straszne. O, tam jest światło. Tu jeszcze nie ma światła. Dobra, ja się nauczyłam już rzucać, to już jestem cwana. Dajesz ten kamień. Mam nadzieję, że nie będę musiała tam wracać, bo jak sobie zasypię tymi kamieniami, to wcale nie będzie łatwe. No hop. No, dajesz. A ten mi się uda? No, hop. Chodźże. Chyba nie w ta strona. No, nie mówcie, że sobie utknęłam kamień. No stary, rusz się. Dajesz czadu, mówię ci. Dajesz czadu. Jeszcze tylko trochę. O, dobra. To nie wygląda, jakby tu było całkiem bezpiecznie, więc na dzisiaj skończymy odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku już jutro. Oceniajcie w komentarzach. Oceniajcie łapkami pod filmem. Subskrybujcie, jeśli nie subskrybujecie. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, który przypomni wam od razu, jak pojawi się następny film. Mam nadzieję, że bardziej emocjonujący niż dzisiaj, mimo że trochę się wystraszyłam. W ogóle ta gra mnie przeraża. Także dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!